Hej kochani, witam Was o poranku. Wczoraj cudowny wieczór, Szkoła Słuchania Boga ruszyła z kopyta. Pierwsze doświadczenia za nami, niesamowita atmosfera jak zawsze, niesamowite teksty, prace domowe przesyłacie, dobieracie się w pary, poznajemy siebie, dużo nowych osób. Uwielbiam ten czas, uwielbiam, kiedy jest takie wielkie poruszenie i kiedy wszyscy skupiamy się na jednym celu, żeby poznać lepiej naszego Boga, usłyszeć Jego głos jeszcze lepiej. Jeżeli jeszcze się nie zapisałeś na tą szkołę, nie dostajesz ode mnie maili z pracami domowymi, z materiałami, które przysyłam, to tutaj jest link. Zostaw swojego maila, dostaniesz od razu maila powitalnego ze wszystkimi materiałami, również w opisie tego filmiku. A teraz już, kochani, słuchamy Boga. Słuchamy Go w Jego Słowie. Zapraszam na kolejny odcinek. Ewangelia Mateusza, kontynuujemy 9 rozdział, tym razem 37 i 38 werset. Już nieraz kręciłam filmik na temat tych wersetów, więc ktoś mi powie, ale Agata, był taki film już kiedyś. Jestem przekonana, że dzisiaj Duch Święty poprowadzi nas w inny rejon, będą inne akcenty. Bardzo mocno to się łączy ze Szkołą Słuchania Boga również. Jest to jakby część mojego powołania i Bóg często przypomina mi, Agata, jesteś zmęczona. Wiem, chciałabyś, żebym ja już przyszedł, żebym zakończył to wszystko, żebyśmy w końcu mogli odpocząć. A tutaj jest ciągłe zmaganie ze swoją słabością, wiecie, ze jakimiś chorobami, obciążeniami, słabościami, z pogodą. Pogoda w tym kraju nam nie pomaga. Różne rzeczy są trudne, szczególnie atmosfera duchowa jest trudna. Ale Bóg nam przypomina, że jest warto. Agata, jest warto to robić. Dzieją się wielkie rzeczy, kiedy stwarzasz taką przestrzeń, gdzie ludzie mogą mnie słuchać. Robisz przestrzeń, gdzie ludzie mogą się zebrać, gdzie mogą doświadczać nowych rzeczy. Gdyby nie twoja praca, to by się nie wydarzyło. Tak mi Bóg przypomina. I ten werset 37-38. Wtedy powiedział do swoich uczniów, żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wysłał robotników na swoje żniwo. Kochani, w tym kraju jest wielkie żniwo. Wielkie żniwo. Mnóstwo ludzi potrzebuje usłyszeć o Jezusie Chrystusie, potrzebuje prowadzenia, potrzebuje modlitwy, potrzebuje słowa od Boga, potrzebuje, żeby ktoś im wykładał, jak czytać Biblię. To są całe tłumy, to są całe tysiące. Nawet w tej szkole bierze udział 3000 osób. Kochani, ja jedna to robię i tyle ludzi. Każdy z Was, jeżeli jesteście już chrześcijanami dosyć długo, mógłby mieć taki tłum, 3000 albo więcej osób. Wierzę, że Bóg chce nam dawać ludzi, żebyśmy mogli ich prowadzić, żebyśmy byli w stanie ich prowadzić, daje nam narzędzia do tego. I mówi, żniwo jest wielkie, tylko jest mało robotników. Bo nam się czasami wydaje, że a, ludzie nie chcą. Ludzie nie chcą. Ludzie bardziej chcą niż my chcemy często. Nam się wydaje, że są trudne czasy, że w tym kraju się nie da, że ludzie są niechętni. Owszem, jest dużo niechętnych ludzi, ale żniwo jest wielkie. I wierzę, że każdy z nas jest powołany w jakiś sposób, jako żniwiarz. Bóg mówi, idź, idź i mów, idź, módl się o innych. Wysilaj się, szukaj sposobów, jak im powiedzieć, co zrobić, jak zrobić. Szukaj nowych metod, nie poddawaj się, nie myśl sobie, nie dorabiaj sobie takiej filozofii, takiej teologii, że ja już teraz nie działam, że ja nie chcę albo nie chcę używać ciebie, że wolę używać innych. To nie jest prawda. To jest powiedziane, żeby prosić, żeby Pan żniwa wysłał robotników. Jeżeli nie czujesz się posłany, to powiedz, Boże, poślij mnie. Tak jak Izajasz. Poślij mnie. Tu mamy konkretne wskazanie, co robić. Módl się, proś Boga, żeby posłał robotników. Ale nie myśl sobie, że to będzie ktoś inny. Że to jest modlitwa o kogoś, a nie o ciebie. Że ty się modlisz, to znaczy, że Bóg też wzywa ciebie. I to znaczy, że Bóg jest chętny. Jezus nie kazałby nam prosić Boga, jeżeli Bóg by był niechętny, Bóg nie chce, to by Jezus powiedział, nie módlcie się, tylko się o to nie módlcie, bo Bóg tego nie chce. Nie, Jezus to mówi dlatego, że wie, że Ojciec chce. Ale dlaczego jest potrzebna modlitwa? Ponieważ modlitwa jest wyrażeniem stanu gotowości z naszej strony. Tak jak już wielokrotnie powtarzam, Bóg nie robi nic na siłę z nami. On nie wyśle ciebie do pracy szczególnie, jeżeli ty tego nie chcesz. Bo ta praca ciebie przygnębie i załamie, przygniecie do ziemi.
Ty musisz chcieć, ty musisz mieć tą początkową, tak Boże, chcę działać dla Ciebie, chcę być Twoim robotnikiem, poślij mnie. Proszę Ciebie, użyj mnie. Jestem tutaj, co mogę zrobić? Jak mogę zrobić? Do kogo mam pójść? Wiecie, teraz są takie możliwości komunikacji z ludźmi, dlatego że głoszenie Ewangelii to jest komunikacja. Komunikacja to nie jest zawsze mówienie, chociaż tak zazwyczaj się łączy te wyrazy, głoszenie Ewangelii, mówienie o Jezusie, że to jest coś słownego. Ale tak naprawdę tu chodzi o komunikację. Komunikacja może być o wiele głębsza na wielu różnych poziomach, nie tylko używając słów. Teraz mamy różne możliwości bycia z ludźmi, okazywania im miłości, zainteresowania, komunikowania tego, co jest dla nas ważne. Używajmy tych możliwości. Bóg chce nam dawać sny, wizje, pomysły i chce nas inspirować do tego, byśmy byli żniwiarzami, żebyśmy byli tymi, którzy idą i są w polu, są w pracy dla Pana, widząc żniwo, widząc, że to wszystko jest dojrzałe, wspaniałe, wyrosło pod Bożym okiem. Bóg to przygotował, a my możemy mieć w tym udział. Może użyć kogoś innego, ale Bóg chce, żebyśmy my mieli radość, żebyśmy mieli udział w tym, żebyśmy widzieli to bogactwo, to, co On już zrobił w sercach ludzi. Szkoła słuchania Boga jest takim owocem moim, takim żniwem wspaniałym. Wiele osób nawraca się, po raz pierwszy słyszy o Jezusie podczas tej szkoły. To znaczy, oczywiście słyszeli wcześniej, dlatego się zapisali, są chrześcijanami, ale generalnie nigdy nie słyszeli, na czym polega zbawienie. I że oddanie życia Jezusowi jest ważnym aktem posłuszeństwa i wolnej woli, gdzie ja sam, już nie przez to, że ktoś mnie uczył wcześniej albo zostałem wychowana w pewnej kulturze, ale ja sama decyduję się zostawić wszystko dla Chrystusa. Wiele osób po raz pierwszy robi to podczas szkoły słuchania Boga. To jest niewiarygodne. Są różne sposoby, żeby to robić. Nie musimy prowadzić całych tłumów. Możemy przyprowadzić swoją sąsiadkę. Możemy zaoferować jakąś pomoc. Módlmy się do Boga o różne sposoby, by pójść w to żniwo i widzieć, jak bieleje, i widzieć, że tniemy, te snopy powstają, że to wszystko działa, że Bóg nasz działa, że On jest żywy i Jego przyjście już jest bliskie. Boże, ja Cię uwielbiam za to, kim jesteś, co robisz i że chcesz nas używać do tego wszystkiego. Oddajemy siebie teraz Tobie. Poślij nas. Użyj nas, używaj nas, dawaj nam energii, dawaj nam pomysłów, dawaj nam odwagi, śmiałości, żeby próbować. Nawet jeżeli czegoś nie zrobimy, to próbujmy to zrobić. Chcemy być tam, gdzie nas posyłasz. Pokazuj nam, jaka jest Twoja wola, jacy ludzie są wokół nas, w jaki sposób możemy im opowiedzieć o Tobie, nakierować ich wzrok i serca na Ciebie. Chcemy widzieć Twoje cuda, chcemy widzieć Twoje żniwo. Użyj nas teraz. Modlimy się o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Kochani, teraz chciałabym usłyszeć od Was o różnych sposobach głoszenia Ewangelii. Jeżeli jesteśmy przy tym temacie, to cudowny temat, bardzo ważny dla Kościoła. Nawet bym powiedziała zaniedbany mocno. Napiszcie w komentarzu. Może żeście sami kusili Ewangelię, albo słyszeliście, że ktoś to robił w taki nietypowy sposób. To znaczy w różnych sytuacjach, gdzie nikt by się nie spodziewał, coś powiedzieli albo coś zrobili tak, że Bóg został wywyższony i jakaś osoba zainteresowała się Jezusem i poszła w tą stronę i nawróciła się. Proszę, napiszcie nawet w paru zdaniach taką krótką historię. Niech będzie to zachętą dla nas wszystkich. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, za to, że byliście i do zobaczenia w kolejnym odcinku w czwartek podcastowym, podcast Ustawca lub też wieczorem dzisiaj podczas spotkania Szkoły Słuchania Boga z Panem Bogiem.